Cześć wszystkim. Cześć. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Tutaj na czacie. Standardowe pytania na każdym webinarze. Tak, tak. Karolina nas słyszy, Sylwester jest ok. Ok, super. Super. Ok, witajcie na naszym webinarze o skutecznej komunikacji w waszych sklepach internetowych. Dzisiaj jest z nami Arek Gugała. Cześć Arek. Hej, cześć, witam wszystkich. I opowiem wam o tym, jak za pomocą web i mobile push zwiększyć sprzedaż online. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką naszego dzisiejszego spotkania. Super, cały czas przybywacie. Poczekamy jeszcze chwilę na spóźnialskich, a ja powiem wam, że za spraw technicznych ten webinar jest nagrywany, a link z nagraniem trafi do waszych skrzynek tak za kilka dni. Wy jako zapisane osoby będziecie mieli pierwszeństwo w zobaczeniu tego nagrania. Później wideo znajdzie się na naszym kanale na YouTube, którego adres w sumie tutaj wam już od razu przekleję. Na tym kanale możecie znaleźć też zapisy z naszych poprzednich webinarów i tak naprawdę mnóstwo wiedzy i inspiracji dla siebie i dla swoich e-commerce'ów. Arek dzisiaj przygotował prezentację przede wszystkim dla właścicieli sklepów internetowych i tak naprawdę dla każdego e-commerce'iaka, który już myśli o strategii omnichannel i chce ją wdrożyć efektywnie. Ja jestem pewna, że dzisiejsza wiedza i inspiracje od Arka skłonią was do podjęcia kroków dotyczących właśnie web i mobile push. Osobiście uważam, że takie działania pozytywnie wpłyną na komunikację na linii klient-sklep. A teraz zostawiam was z Arkiem, który z pewnością już nie może się doczekać swojej prezentacji i pali się do tego, żeby przekazać wam jak najwięcej wiedzy. Powodzenia, Arek. Scena twoja. Okej, to jeszcze raz witam was wszystkich. Ja na pewno chciałbym wam przekazać właśnie, jak w skuteczny sposób możecie użyć web i mobile pushe w waszych sklepach internetowych. Na samym początku warto wspomnieć, że w 2021 roku PushPushGo dołączyło do Vercomu, do grupy Vercom, która zrzesza właśnie globalne platformy komunikacji w chmurze i tutaj one umożliwiają wam budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem takich komunikacji jak e-mail, SMS i pushe, ale także komunikatory OTT. Jeśli chodzi o to, jakie mamy możliwości w grupie Vercom, no to tutaj zaczynamy od tworzenia aplikacji mobilnych, po SMS-y marketingowe, komunikacje transakcyjne, ale też po mobile i web push notyfikacje, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Zaczynając w ogóle od tego, z kim współpracujemy, to tutaj mamy już doświadczenie z liderami, nabyliśmy doświadczenie z liderami w swoich branżach, czyli tutaj mamy InPost, Morele, 4F, T-Mobile. Jeśli chodzi o web i mobile pushe, to tutaj możemy je traktować jako kolejny element strategii omnichannel. Tutaj warto wybadać, które kanały u was najbardziej się sprawdzają, ponieważ każdy ma swoje preferencje i różne grupy odbiorców każdy z nas ma na swoich sklepach internetowych, dlatego warto tutaj wykorzystywać i na pewno przetestować na pewno e-maile, SMS-y, mobile pushe i web pushe i później na podstawie tego testu sobie już dobrać i stworzyć swoją strategię wielokanałową. Jeśli chodzi o rodzaje komunikatów w przypadku web i mobile pushy, tutaj mamy właśnie takie komunikaty jak retencyjna, promocyjna, sprzedażowa, transakcyjna, informacyjna. Także mamy tutaj szeroki wachlarz możliwości i to jedynie od was zależy to, w jaki sposób będziecie się komunikować ze swoimi odbiorcami, subskrybentami. W przypadku InPostu, to tutaj musimy zaznaczyć taki sposób, że oni są świetnym przykładem, jak wykorzystywać SMS-y, mobile pushe, web pushe i e-maile. I w przypadku na przykład w okresie świątecznym oni wykorzystują te wszystkie kanały komunikacji do zwiększenia rotacji paczek. Tutaj im zależy na tym, że w ciągu 4 godzin, żeby te paczki były odebrane, a zatem później po dogadaniu się ze swoim partnerem jakimś, oni oferują i przekazują właśnie jakieś kody promocyjne od swoich partnerów i to działa bardzo fajnie w ten sposób, że partner ma super kampanię marketingową, a InPost
ma super zwiększoną rotację paczek. I tutaj w ciągu tych 4 godzin ludzie często właśnie są zmobilizowani do tego, żeby odebrać te paczki. My w przypadku InPostu właśnie pomagamy im, jeżeli chodzi w zakresie mobile pushy i web pushy. Jeśli chodzi o web pushy, to tutaj web pushy i mobile pushy, to tutaj warto zaznaczyć to, że my mamy możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym, więc to jest najszybszy kanał komunikacji, łatwo go skonfigurować, tak jak widzicie na prezentacji to jest maksymalnie 5 minut, a wtedy kiedy klikamy przycisk wyślij, nasi odbiorcy natychmiastowo odbierają tą wiadomość. Dodatkowo tutaj nie jest wymagana żadna konkretna akcja od tego użytkownika, więc to jest super narzędzie. W dodatku kolejną funkcją tych web i mobile pushy jest automation. Tutaj w tym przypadku jesteśmy w stanie zaoszczędzić wasz czas, ale także użytkownicy będą otrzymywać bardziej spersonalizowane te wiadomości. Tutaj będziemy bazować na ich zachowaniu na stronie. Jednak od razu już pragnę zaznaczyć, że my nie korzystamy z żadnych plików cookies, więc tutaj nie zbieramy żadnych danych osobowych i ich też nie przechowujemy, więc jesteśmy w pełni zgodni z RODO. Tutaj też warto wspomnieć, że wizualnie web i mobile pushy wyglądają praktycznie tak samo, więc one też mają swoje pewne różnice. Jedną z tych różnic to jest na pewno sposób, jaki docieramy do tych użytkowników. W przypadku web pushy są wysyłane za pomocą przeglądarki i tutaj osoba, żeby otrzymywać te push notyfikacje, musi się zgodzić, wchodząc na waszą stronę. Po prawej stronie możecie to zauważyć, czyli wchodząc na waszą stronę, wyświetla się taki formularz zapisu i to użytkownik decyduje, czy on się zapisze na wasze pushy, czy się nie zapisze. W przypadku mobile pushy tutaj wykorzystujemy aplikację mobilną i automatycznie tutaj jest wyrażana zgoda zaraz po pobraniu tej aplikacji. Tutaj jest oczywiście mała gwiazdka, ponieważ tutaj nie zaliczamy urządzeń iPhone, ponieważ one tutaj same też tworzą po prostu swój formularz zapisu. Wtedy, kiedy korzystamy z mobile pushy, one pytają właśnie, ta aplikacja pyta właśnie o to, czy chcemy się zapisać na te pushy. Czyli to jest podobna sytuacja jak w web pushach. Jeśli chodzi o współczynnik zapisu, nie biorąc pod uwagę iPhone'a, w przypadku mobile pushy mamy 100%. W przypadku web pushy współczynnik zapisu wynosi 6% i tutaj mówimy 6% od unique user, którzy odwiedzają waszą stronę. Podobieństwa, jakie są w przypadku web i mobile pushy, to tutaj na pewno jest grupa docelowa, czyli jesteśmy w stanie wracać do użytkownika powracającego. Osoby, które miały styczność z waszą już stroną, aplikacją mobilną, czyli tutaj mówimy, miał styczność z stroną, czyli wszedł na waszą stronę, ale też już udzielił wam zgody na to, żeby komunikować się przez tą drogę, przez ten kanał komunikacji, jakim jest web pushy, a w przypadku mobile pushy odwiedził, a raczej już pobrał właśnie tą aplikację mobilną na swój telefon i przez to jesteście w stanie dotrzeć po prostu do tych ludzi. Dodatkową opcją, dodatkowym podobieństwem tak naprawdę tych kanałów są kampanie masowe i automation. W tych dwóch kanałach jesteście w stanie wykorzystywać te funkcje. Jeśli mielibyśmy się skupić na samych web pushach, to tutaj możecie zauważyć, że podział subskrybentów, procentowy podział subskrybentów tutaj jest trochę podzielony w taki sposób, że dominują mobile pushy, mobile urządzenia, czyli osoby, które zapisały się na urządzeniach mobilnych w przeglądarce na te push notyfikacje, na odbieranie tych push notyfikacji. I to jest ponad 72% osób, które są zapisane właśnie na te pushy na urządzeniu mobilnym. I właśnie to jest super dla was wiadomość, przez to, że wy jesteście w stanie dotrzeć do nich w taki sposób, że każdy z nas już ma przy sobie telefon. Więc jeżeli wysyłamy to powiadomienie w przypadku e-commerce, tutaj możemy mieć pewność, że każdy tą wiadomość zobaczy w tym przypadku. Więc jeżeli w ogóle mówimy o współczynniku odrzuceń na przykład, on wynosi 25%. A co to oznacza? Może pójdę w inną stronę, czyli 75% użytkowników, którzy odwiedzają waszą stronę za pomocą push notyfikacji, po odebraniu push notyfikacji, oni zostają na dłużej. Oni poświęcają czas waszej stronie i właśnie dzięki push notyfikacjom docierają na waszą stronę, czyli odwiedzają ją ponownie, przypominają sobie o porzuconym koszyku i tak dalej, i tak dalej. Jednak warto powiedzieć, że ci subskrybenci są świadomi, jak korzystają z tego i faktycznie te push notyfikacje nie są
spamerskie, one naprawdę mają właśnie dla nich jakąś wartość. Tylko właśnie tutaj możecie zauważyć, że 60% subskrybentów aktywnych w ciągu ostatnich dni jakby korzysta, czyli powiedzmy tutaj mówimy o dostarczalności. Osoby, które się zapisały na te push notyfikacje, tutaj dajmy przykład, działajmy na przykładzie, mamy 100 tysięcy subskrybentów, czyli tutaj do ponad 60 tysięcy jesteśmy w stanie dotrzeć, ale to już od was zależy, od waszego kontentu, który przygotujecie w tym pushu, czy oni klikną. Tutaj musimy właśnie pamiętać o tym, żeby każda wiadomość, którą niesiemy do tego użytkownika, do tego subskrybenta, miała jakąś wartość, żeby zachęcić go do kliknięcia. Jeśli chodzi o mobile pushe, no to tutaj wiadome będzie, że 100% użytkowników to będzie użytkownicy mobile. Jednak na czym chcemy się skupić, to na pewno na wskaźniku retencji od dnia instalacji aplikacji mobilnej. Tutaj już mówimy o tym, że w przypadku wtedy, kiedy w dniu pierwszym pobieramy tą aplikację, to tylko 33% wraca ponownie w dniu pierwszym do tej aplikacji i z każdym dniem ten procent maleje. Jednak czy ja tutaj często przytaczam sytuację Bolta, tutaj powiedzmy nie odwiedzam tej aplikacji przez 14 do 21 dni i dostaję informację o tym, że mam promocję na kolejny przejazd i dzięki temu ja już mam przypominajkę powiedzmy o tym, że o tej aplikacji, czyli ja często łapię się na tym, że na swoim telefonie właśnie mam dużo aplikacji mobilnych, które w ogóle nie korzystam, a są na moim telefonie. Dlatego polecam wykorzystywać mobile pushe, żeby zwiększać ten ruch powracalny do tej aplikacji. W naszych statystykach to wychodzi na to, że jesteśmy w stanie podwoić ten ruch powracalny do tej aplikacji mobilnej. Jeśli chodzi o powiadomienie web i mobile push, to tak jak już mówiłem, wizualnie one praktycznie wyglądają tak samo. Skupmy się na tym podstawowym, na samym początku właśnie powiadomieniu. To jest prosty, tekstowy push, w którym tak naprawdę też często polecamy wykorzystywać emoji, bo one gdzieś tam łapią tą, kupują tą atencję naszych subskrybentów. W przypadku reach pusha tutaj już możemy zauważyć, że jest duży obrazek, nim jesteśmy w stanie już tutaj zwrócić uwagę na tego pusha, ale też przekazać jakąś część informacji. W tym przypadku tutaj jest informacja o Black Friday i tutaj też jesteśmy w stanie przekazać, jakich promocji jesteśmy w stanie się spodziewać na tej stronie. Oczywiście mamy później już wiadomość tekstową, którą dodatkowo jesteśmy w stanie zachęcić tego subskrybenta do odwiedzenia tej strony. W przypadku puszy z przyciskami akcji, tutaj już też dajemy możliwość temu subskrybentowi do tego, żeby sobie wybrał, w który on link chce wejść. Tutaj w tym przypadku mamy wybierz swój styl, minimalistyczny i ekstrawagancki i to tutaj już użytkownik decyduje o tym, w który styl on sobie wybierze i on sobie zostanie przekierowany właśnie na tą stronę internetową. Jeśli chodzi o kampanie masowe, to tutaj musimy zaznaczyć, że mamy dwa rodzaje tych kampanii masowych, czyli kampanie, które wysyłane są do całej bazy i kampanie targetowane. W przypadku tych pierwszych jesteśmy w stanie tak naprawdę wysyłać kampanie, które wykorzystują właśnie tagi. Tutaj mówimy, przepraszam, tutaj już mówimy o kampaniach masowych targetowanych, które właśnie średni CTR potrafi być wyższy od tych kampanii masowych bez targetowania właśnie nawet o 80%. A jak to robimy? Tutaj korzystamy z selektorów, czyli wszystkie przyciski akcji, które macie na swojej stronie jesteśmy w stanie śledzić i dzięki temu jesteśmy w stanie badać preferencje waszych użytkowników. Na podstawie linku, jeżeli w linku macie jakąś kategorię, to też jesteśmy w stanie przyczepić taki tag do tego użytkownika, żeby wiedzieć o jego ulubionych kategoriach. Możemy też wykorzystywać data layer. No i tak naprawdę podstawowymi takimi segmentami, których wykorzystują nasi użytkownicy, to na pewno są odwiedzane kategorie, płeć użytkownika i aktywność, jaką on dokonuje na naszej stronie. W przypadku kampanii masowych, tak jak już wcześniej powiedziałem, skoro mamy już kampanie targetowane i tutaj one osiągają 80% więcej wyższe CTR-y, no to dlaczego mamy korzystać z kampanii masowych? No tutaj to jest prosta odpowiedź, ponieważ możemy kierować powiadomienia informacyjne lub promocyjne i tutaj możemy już właśnie informować całą naszą bazę o tym, że mamy darmową dostawę, o tym, że będzie jakaś przerwa techniczna i na przykład otwieramy lokal w Krakowie.
I tutaj dodatkowo możemy wykorzystać geolokalizację i poinformować ludzi z Krakowa, tylko z Krakowa, że w Krakowie otwiera się wasz salon. Dla swoich klientów i tak już teraz dla was też mamy takie wskazówki. To jest zasada ABCDE i tutaj skupiamy się na tym, żeby te pusze były jak najskuteczniejsze i jak najlepsze, jeżeli chodzi o wygląd i skuteczność i dotarcie do tych subskrybentów. Tutaj na samym początku pierwszą zasadą to jest audience. Tutaj jeżeli kierujemy jakąś wiadomość do konkretnej bazy, znamy tą bazę, czyli do kogo chcemy dotrzeć, jaką chcemy wybrać grupę odbiorców, to tutaj nie wysyłajmy tej kampanii do wszystkich, tylko faktycznie sobie zaznaczmy ją, no bo też jeżeli działamy w różnych strefach czasowych, czyli działamy międzynarodowo, no to nie wysyłajmy puszy do Ameryki, bo tam jest po prostu noc i ludzie śpią. W przypadku benefit, tutaj komunikaty muszą zawierać rzeczywistą wartość. To dokładnie to już wspominałem, czyli czy nasze pusze są wartościowe dla tego subskrybenta, czy one przynoszą jakąś wartość i skłaniają go do jakiejś akcji, odbierając waszą wiadomość. Kolejną rzeczą to jest content. Tutaj, żeby wasz push był zoptymalizowany, żeby grafika była poprawnie wrzucona do naszej aplikacji i też żeby nie było ucięć, przez to, żeby to wyglądało wszystko zoptymalizowanie i żeby to wszystko przyciągało uwagę. W przypadku direktowania, tutaj to jest dobry przykład, który już też mamy na slajdzie, ale powiedzmy, że chcemy promować sukienki i wysyłamy kod rabatowy na sukienki, no to nie wysyłajmy tego subskrybenta właśnie do strony głównej, tylko skupmy się na tym, że już od razu on jest forwardowany do sukienek i tylko ten subskrybent może sobie wybrać, którą sukienką jest zainteresowany. W przypadku engagement tutaj polecam spędzić tak 5 sekund przed wysłaniem tej kampanii i zastanowić się, czy sami byśmy kliknęli w tą kampanię. To pozwoli na to, żebyśmy się zastanowili, czy faktycznie mamy coś do przekazania tym subskrybentom, czy wysyłamy, bo dawno nie wysyłaliśmy. Tutaj w przypadku web push notyfikacji i mobile push notyfikacji ilość nie znaczy jakość. W przypadku automation, to co już wcześniej też wspominałem, to co może zaoszczędzić wasz czas, a także to co może przyciągnąć jeszcze większą uwagę waszych subskrybentów i waszych użytkowników, ponieważ będziemy bazować na tym, co oni dokonali już. Powiedzmy, pierwszym przykładem byłby porzucony koszyk. Ale na samym początku warto też wspomnieć, że kampania automation mogą mieć nawet 4 razy wyższe CTR niż kampanie masowe i 2 razy wyższą dostarczalność. Polega to na tym, że tutaj mamy mniejszą liczbę osób, do których dostarczamy, ponieważ oni musieli spełnić pewne warunki, ale dzięki temu te CTR-y są wyższe, bo wysyłamy im naprawdę wartościowe rzeczy, wysyłamy im te rzeczy, które ich interesują, ale też mamy pewność, że ten użytkownik jest aktywny i będzie i dostarczymy po prostu do niego tą wiadomość. W naszym przypadku i nasi klienci mają średnio 3 scenariusze automation. Ja polecam zawsze mieć więcej, dzięki temu ta segmentacja będzie jeszcze lepsza i personalizowanie w wiadomościach będzie jeszcze wyższe. Jeśli chodzi o rodzaje klientów w przypadku e-sklepu, to tutaj mamy na pewno osoby, które dokonały zakupu i tutaj osoby, które nie dokonały zakupu. W przypadku tych pierwszych możemy wysłać na pewno takie zachęcenie do tego, żeby ocenić produkt, ale też możemy wysłać promocje, kody rabatowe na kolejne zakupy. To dzięki temu mamy też pewność, że ten subskrybent do nas wróci. W przypadku osób, które nie dokonały zakupu, no to tutaj mamy 2 ścieżki, czyli pierwsza to będzie porzucony koszyk, druga nic nie dodała, przeglądała, ale opuściła naszą stronę. W tym pierwszym przypadku, czyli porzucony koszyk, mamy 3 warianty, czyli mamy scenariusz prosty. W tym przypadku osoba coś wrzuca do tego koszyka i opuszcza naszą stronę. Po 15-30 minutach przypominamy tym użytkownikom o tym, że mają coś w koszyku i oni mają możliwość wyboru, czy chcą wrócić do was, czy nie. W przypadku drugim, czyli wartość koszyka, tutaj ustalmy, że macie 150 zł w koszyku i wtedy osiągamy, czyli wartość koszyka, jeżeli osiągnie 150 zł, użytkownik dostaje darmową dostawę. I tutaj jesteśmy w stanie podzielić tych użytkowników, ten koszyk na 3 kroki, czyli osoby, które
były blisko osiągnięcia tej darmowej dostawy, osoby, które osiągnęły to i osoby, które nie osiągnęły tego i były osiągnięciu tym daleko po prostu. Więc te trzy segmenty dostaną trzy różne wiadomości. Każda będzie właśnie bazowała na ich preferencjach i ich sytuacji. Moment porzucenia koszyka. Tutaj mówimy o koszyku, który ma powiedzmy 3-4 kroki. Bo taką podstawową to jest podanie swoich danych, metoda płatności i metoda dostawy. I tutaj to jest analogiczna sytuacja. Zależnie na tym, w jakim momencie porzuci ten koszyk, my jesteśmy w stanie go zachęcić do tego, żeby albo wypełnił te właśnie dane i dokończył transakcję, albo wybrał tylko metodę płatności, albo wysyłki. Tutaj to jest zależne od tego, w którym subskrybent się znajduje sytuacji, w której sytuacji znajduje się subskrybent. I tak jak widzicie, CTR wynosi ponad 10%. To jest super osiągnięcie, ponieważ w kampaniach masowych tutaj już możemy osiągnąć mniejsze statystyki, ale też dzięki temu ta personalizacja tutaj jest wyższa, dzięki temu właśnie osiągamy takie wyniki. W drugim przypadku, czyli osoby, które, to jest bardzo podobna sytuacja, czyli wasz subskrybent oglądał coś na waszej stronie, ale nic nie wrzucił do koszyka. Tutaj nie było żadnej akcji, po prostu wszedł na produkt i wyszedł. Więc tutaj jesteśmy też w stanie dotrzeć do tego subskrybenta właśnie na podstawie produktu, którego ostatnio oglądał przed wyjściem z waszej strony. Tutaj możemy użyć też feedu produktowego, który pozwala na korzystanie z nazwy już tego produktu, ale też z tego zdjęcia tego produktu. Także tutaj w tym pushu będzie wszystko zawarte i przypominające o tej akcji, którą ostatnio podejmował na waszej stronie. Tutaj oczywiście też możemy zaproponować mu upselling lub cross-selling, czyli w przypadku, że możemy wysyłać po prostu powiadomienia z podobnymi produktami kolorystycznie, ale także jeżeli chodzi o samą markę. W przypadku promocji na start, tutaj to już jest inny scenariusz, ponieważ dwa poprzednie skupiały się na tym, że ten wasz subskrybent musi opuścić stronę. W tym przypadku tutaj subskrybent odwiedza waszą stronę i już wy na starcie jesteście w stanie z nim rozmawiać, przekazać mu jakąś wartość, czyli dać mu jakąś nowość, powiadomić o darmowej dostawie albo o aktualnych promocjach. To jest super scenariusz, który właśnie osiąga ponad 13% CTR-ów i może wnieść jeszcze więcej wartości dla waszych subskrybentów. W przypadku zwiększenia powracalności, tutaj też jesteśmy w stanie to zautomatyzować i jesteśmy w stanie nawiązywać właśnie do ostatnio odwiedzanych kategorii, ostatnio oglądanego produktu, ale także możemy zachęcać do tego, co chcecie wtedy promować. Tutaj musicie też pamiętać o tym, że push notyfikacje nie są tylko narzędziem do sprzedaży, czyli nie jest sprzedażowym narzędziem, to jest narzędzie marketingowo-sprzedażowe. Tutaj możemy właśnie promować swoje bestsellery albo nowości, albo jakieś marki, które dopiero wchodzą na waszą stronę. To wszystko jesteście w stanie też promować i zachęcać tych użytkowników, żeby pamiętali o tym, żeby dowiedzieli się o tym. Jeśli chodzi o dodatkową taką opcję, jeżeli mamy co środę jakąś promocję, w tym przypadku mogę nawiązać do stacji benzynowych, które oferują 10 groszy tańszą benzynę co środę powiedzmy, to tutaj jeżeli nauczymy właśnie subskrybentów o tym, że jakaś promocja jest co środę, rutynowo po prostu, to tutaj push notyfikacje też na pewno się sprawdzą, żeby przypomnieć im o tych promocjach. I jeśli chodzi o to, już tak podsumowując, patrząc na to wszystko, możecie się zastanawiać, ok, skoro w takim razie automation to wszystko może spersonalizować, nic nie musimy robić, to po co są mass kampanie i kampanie targetowane? Właśnie chodzi bardziej o to, że łącząc to wszystko, to jest wspaniały produkt, który zazębia się i dzięki temu automation i mass kampanie i kampanie targetowane pozwalają wam dotrzeć do całej bazy waszych subskrybentów i wykorzystując cały potencjał naszego narzędzia. Bazując w ogóle już na naszym raporcie, który stworzyliśmy w 2021 roku, właśnie możecie nabyć takie informacje jak, które dni tygodnia są najlepsze na wysyłkę puszy, które kampanie były najskuteczniejsze, czy właśnie masowe, czy targetowane. Tam też oczywiście macie podział na różne segmenty e-commerce'ów, więc każdy odnajdzie coś dla siebie, ale także jaka będzie przyszłość web puszy, ponieważ
często można się zastanawiać, co dalej będzie z tym kanałem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, polecam sobie zeskanować kod QR lub później wtedy, kiedy otrzymacie już tą prezentację, sobie to już na spokojnie zeskanować i pobrać już ten raport na swoje urządzenia. Super, Arek, wow, dzięki. Tak, ja bardzo dziękuję. Jeżeli byście chcieli się ze mną kontaktować, tutaj macie do mnie dane. Jeżeli macie jakieś pytania, to aktualnie możemy się na waszych pytaniach skupić. Tak, ja zaraz wam wkleję też link do profilu Arka na LinkedInie. Wielkie dzięki, Arek, za tę wiedzę i możliwość w sumie zainspirowania się tematem mobile i web push. Może macie jakieś dodatkowe pytania do Arka? Napiszcie w komentarzu. Ja zaraz właśnie wkleję wam, żeby przybić wirtualną piątkę z Arkiem bądź ze mną. O, proszę. Okej. Arek, a do jakich sklepów tak naprawdę polecasz web i mobile push? Czy to do jakiejś liczby produktów? A może, kochani, napiszecie, skąd jesteście, w sensie z jakiej branży, co sprzedajecie, czym się zajmujecie? Tutaj widzę, że Jarek zapytał, czy mamy dostęp do jakiegoś panelu, aby robić segmentację. Mhm. Tak, tutaj segmentacja też jest często przygotowywana przez naszych account managerów. Tutaj jedyne, co musicie wy z waszej strony przekazać, to, na czym chcecie konkretnie się skupić. Czy chcecie właśnie śledzić i gdzieś obserwować zachowanie na podstawie kategorii, czy jednak chcecie właśnie się skupić na tym, jakie po prostu kolekcje interesują waszych subskrybentów. To już zależy od was. My tutaj robimy to już po naszej stronie, ponieważ mamy właśnie świetnych account managerów. Okej. Natalia pyta, czy jest jakieś minimum ruchu do zastosowania automatyzacji? Okej, tutaj teraz już nie, ponieważ wprowadziliśmy Push Go Lite, które też polecam, jeżeli macie małe sklepy, to polecam zainteresowanie się Push Go Lite. Jeżeli tutaj wasz ruch miesięczny wynosi więcej niż 250-300 tysięcy osób odwiedzanych właśnie na waszej stronie, to tutaj już polecam skontaktować się do mnie lub po prostu do moich kolegów z firmy i tutaj już będziemy po prostu działać już indywidualnie. Okej. Okay. A co, Arek, z tymi iPhone'ami? Jakbyś mógł to wyjaśnić. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o iPhone'y, no to tutaj technologicznie to nie pozwala, ponieważ skrążą plotki o tym, że będzie jakaś taka możliwość, ale tutaj nie mamy pewników, więc nie chcę się zagłębiać i nie chcę obiecywać coś, co jest niewiadome. Okej, okay, rozumiem. W sumie nie wiem, najważniejsze też pytanie dla klienta, jaki jest próg wejścia, czyli ile to kosztuje? Okej. Okay. No to tutaj w przypadku Push Go Lite to już jest tańsza wersja, czyli to jest 100 zł, jednak w przypadku już klientów Enterprise my przygotowujemy to na podstawie właśnie ruchu, więc tutaj każda oferta jest indywidualna, bo ona zależy od zużycia tej aplikacji, czyli tutaj wy faktycznie płacicie za to, co korzystacie z naszej aplikacji, a nie w momencie, w którym umawiamy się na 12 miesięcy umowa, mimo że nie korzystacie, to my was charge'ujemy. Więc tutaj działamy właśnie fair z naszymi klientami. Okej, okay, czyli tak naprawdę każdy może zacząć. Dokładnie tak. Ale tutaj jest aktywność. Tak, tak. Jarek jeszcze tutaj właśnie pytał o to, czy pushami możemy prosić o wejście na witrynę, czy tam zapis na newsletter, czy pozwalacie na to? Jasne. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj jesteśmy w stanie właśnie napędzać wasze inne kanały komunikacji właśnie web pushami. Tutaj możecie właśnie zachęcać osoby, żeby followowały wasze social media, czy właśnie zapisywały się na newsletter. Tylko właśnie musicie, tak jak już powiedziałem, konkretnie kierować tych użytkowników. W przypadku puszy tutaj nie możemy na pewno kierować do Facebooka. Tutaj musicie to przekierować, jeżeli macie zaimplementowane pusze na swojej stronie. Przekierujcie to do zakładki, w której użytkownik już może wejść na wasze social media. Okej, okay, super. Joanna pyta, używam Signala do aplikacji mobilnej. Korzystam tylko z powiadomień w aplikacji. Ale słabo idzie. To tutaj mogę polecić w taki sposób, że z mojego doświadczenia wynika, że OneSignal też, nieważne jaką grupę zbierzemy, tutaj oni często
blokują i umożliwiają tylko do dotarcia do pewnego segmentu. Powiedzmy, jeżeli mamy bazę 200 tysięcy osób, tutaj możemy dotrzeć tylko do 10 tysięcy, ponieważ to jest jakieś ich ograniczenie. Okej, rozumiem. Więc tutaj jeszcze tak dokończę ten temat. Właśnie często wtedy, kiedy docieramy do tych 20 tysięcy osób, a nie do całej bazy, którą zebraliśmy, też osiągamy oczywiście niższe wyniki, no bo tutaj oczywiście im więcej mamy subskrybentów, to już jest efekt skali i tutaj im więcej osób zobaczy naszego pusha, tym większa szansa, że będziemy mieli jeszcze wyższe CTR. Okej. Rozumiem, że wy też pozwalacie na analitykę w swoim panelu, to wszystko tam znajdziemy. Tak, tutaj wygląda sytuacja tak, że jesteście w stanie zobaczyć, ile mamy aktywnych subskrybentów, do jakiej grupy, do jakiej ilości docierają nasze powiedzmy pusze i nasze kampanie, ile osób nas w ostatnim czasie, bo mamy widełki, więc tutaj działamy oczywiście na okresie czasowym, ile osób jest aktywnych i ile ostatnio powiedzmy na przedziale 30 dni nas zasubskrybowało, ile odsubskrybowało, ale także mamy takie podsumowanie, czyli top 3 najlepszych kampanii, mass kampanii i tutaj automation. Tutaj możecie właśnie mieć taką całą analitykę. Jeśli jednak potrzebujecie jakiejś bardziej skonkretyzowanej analityki i żeby chcielibyście otrzymywać raporty, to też jest to już możliwe. No właśnie tutaj umożliwiamy to raz w miesiącu, raz na kwartał. To już zależy od waszych preferencji. Okay. Dodatkowo, jeżeli chodzi o raporty, to tutaj mogę powiedzieć, że korzystając z UTM-ów w kampaniach, jesteście w stanie, wykorzystując Google Analyticsa, też sprawdzić, jakie przychody przyniosła każda kampania. Tutaj już macie wszystkie informacje, powiedzmy czarno na białe. Okej, okay, super. A co z testami AB? Bo nie wiem, czy wychwyciłam to. Mm-hmm. Jest taka możliwość, tak. Jest możliwość testów AB. Tutaj po prostu dzielimy sobie naszą bazę, powiedzmy, na 25-25% przez 15 minut. Takie to jest podstawowy czas, który ustawiamy, ale tutaj też jest możliwa modyfikacja tego. I później po tym czasie wysyłamy do reszty tych 50% naszej bazy pozostałą tą kampanię, która osiągnęła najlepsze wyniki. Okej, okay, super. Ja chciałam jeszcze spytać o ten raport, bo będziemy wysyłać go wam, więc jakbyś mógł jeszcze może o nim coś więcej powiedzieć. Co możesz powtórzyć jeszcze raz, przepraszam, bo nie usłyszałem. O tym raporcie. O tym raporcie, tak. Okej. Okay. No to tutaj już mamy tak naprawdę, jeżeli decydujemy się na raport miesięczny, to tutaj nasza Paulina z działu strategii właśnie przygotowuje cały raport, analizując wszystko, czyli jesteście w stanie mieć w tym raporcie podział na dni, w które dni mieliście, właśnie wysyłaliście kampanię, w których dniach właśnie osiągnęliście najlepsze wyniki. Tutaj właśnie już wtedy macie całe podsumowanie miesiąca i nie musicie, i macie już cały miesiąc podsumowany, bazując właśnie na dni tygodnia, już tutaj też można podzielić w takim razie na miesiące, jeżeli działacie z nami dłużej, więc ten raport jest już taki wyczerpujący. Okej. Okay. Powiedziałeś o tych scenariuszach, które tutaj przedstawiłeś. Powiedz proszę, czy w tej little wersji one są też dostępne wszystkie, czy mamy jakąś tam ograniczoną ilość tych scenariuszy? Okej, to tutaj to bardziej bym prosił o kontakt z Karoliną, ponieważ ja tutaj tylko wiem, że jest możliwość automation, ale ja nie znam tutaj tego zakresu, ponieważ my dopiero 15 marca wystartowaliśmy z tym, więc tutaj polecam się kontaktować z naszą Karoliną Szlachtun, która się zajmuje tym produktem i na pewno odpowie wam na wasze wszystkie pytania. Dobra, to ja też może wkleję link do chyba tego waszego cennika, jeżeli chodzi o te little. Mhm. Myślę, że to jest ciekawe, żeby właśnie zacząć. Okej, okay, tutaj jeszcze jakieś mieliśmy pytanko, gdzieś ominęłam. A co trzeba zrobić, żeby zacząć? Zadzwonić do ciebie czy założyć samemu konto? Okej, okay, no to tutaj oczywiście macie dwie wersje. Możecie założyć konto i ja na pewno się do was odezwę, lub też od razu napisać do mnie, że chcecie się spotkać i wtedy możemy już omówić jakieś szczegóły, jakiś już zrobić plan, a także już możecie mi też podzielić się tym, co właśnie chcecie dokonać tymi pushami. I dzięki temu już na bazie tej pierwszej wiadomości jesteśmy w stanie przygotować jakąś strategię pod waszą stronę. Okej, okay, super.
A Natalia pyta, czy jest wersja tylko webowa, webpush? Tak, jest tylko wersja webowa. Tutaj mamy właśnie, tak jak już tłumaczyłem, mamy wersję web i mobile pushy. Tutaj webowa działa właśnie tylko na przeglądarkach, przeglądając właśnie strony internetowe w przeglądarce na urządzeniu mobilnym, na desktopie czy tablecie, jesteśmy w stanie dotrzeć właśnie do waszych subskrybentów i jesteście w stanie docierać do tych właśnie użytkowników. Super. To nie wiem, ja jestem zainteresowana. Tutaj jeszcze widzę, że Rad pyta, czy Push Push Go zadziała na każdej witrynie. Okej, tutaj Paulina już odpowiedziała. Dobra. Okej, dobra. To jeszcze może poczekamy. Jeszcze macie może jakieś pytania? Jeżeli nie, macie tutaj właśnie kontakt do Arka. Super. No dobrze, no to bardzo Wam wszystkim dziękuję, szczególnie Tobie Arku za obecność i za innych push push go w komentarzach, więc super, że jesteście też z nami. Po zakończeniu webinaru pojawi Wam się okienko z możliwością oceny. Proszę napiszcie, czy Wam się podobało i o czym chcielibyście na przykład posłuchać na następnych webinarach. Ja bym chętnie się dowiedziała o Waszych potrzebach i z pewnością weźmiemy je pod uwagę przy następnych wydarzeniach. No, więc do zobaczenia. Tak, ja też bardzo Wam dziękuję za tak liczną oglądalność i że poświęciliście mi tyle czasu. Gdybyście chcieli się ze mną kontaktować, to zawsze po lewej stronie macie w prezentacji kontakt do mnie. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i życzę Wam miłego dnia. Dzięki wielkie, miłego dnia, trzymajcie się, cześć.